Mateusz Piskorz po wygranym pojedynku nad Marcelem Grabińskim. No chyba nie tak wyobrażałeś sobie dzisiejszą wygraną. No oczywiście nie. Chciałbym wygrać trochę w inny sposób. No ale cóż, wyszło jak wyszło. Czuję się dobrze i no i tyle. Czekam na jakąś kolejną propozycję. No ogólnie nie jestem jakoś zadowolony. Uważam, że prowadziłem tę walkę, mogło się różnie skończyć, obydwoje byliśmy zmęczeni. Mimo, że miał na koniec tą pozycję dominującą, to nie miał siły za bardzo mi nic zrobić, więc uważam, że i tak bym go przełamał i tak. No, dokładnie nie pamiętam, jak to wyglądało, no ale ja chciałem kontynuować walkę. Sam muszę to zobaczyć, jak to wyszło i sędzia zadecydował, że walka już będzie zakończona, także wygrałem przez dyskwalifikację, tyle. A to było, dopiero później widzieliśmy powtórki, to było dosyć mocne kolano, które wylądowało chyba gdzieś na twoim czole. Jak to wyglądało z twojej perspektywy? Z mojej perspektywy to mniej więcej wyglądało tak, bum! Ja chcę walczyć, ale gdzie, kiedy? No tak to wyglądało. Zapowiadał Marcel Grabiński awanturę, niestety, no muszę powiedzieć, że niestety dotrzymał słowa i to w złym tego słowa znaczeniu. No, ty mówiłeś z kolei o Solówce i faktycznie od początku tutaj się w tym pojedynku działo. Czy to cię zmobilizowało, to co się stało na ważeniu? Miałem ogólnie na tę walkę taki plan, powiedzmy, powrócić do takiej walki bardzo agresywnie. Chciałem się po nim przejechać, cały czas go atakowałem, czułem, że on słabnie. Także no, był taki mój plan, działo się, no i tyle. Początek walki zaczął się pod twoje dyktando i faktycznie bardzo mocno ruszyłeś, więc też chciałem o to spytać, czy taka presja cały czas na Marcelu też miała go dodatkowo zmęczyć, bo wiadomo, że zawodnik, który musi być w defensywie, męczy się podwójnie. Jak on w te parę ostatnich sekund mnie sprowadził, to czułem, że on dyszy jak świnia i nawet nie ma siły tych ciosów mocnych zadawać. Ja myślę, że w drugiej rundzie bym go już przełamał i by tyle było, no. Ale wyszło jak wyszło. Dużo pracy zapaśniczej. Mateusz, czy to był właśnie sposób, czy to był pomysł od początku w trakcie przygotowań na pojedynek z Marcelem Grabińskim, bo tylko wciskałeś w siatkę, dociskałeś głową, a to wszystko zabiera bardzo dużo powietrza. No ja chciałem go po prostu przełamać, zapowiadałem, że przejadę po nim, no i to był mój plan na tą walkę, no. Było dużo nerwowości, nie tylko jeśli chodzi o samą walkę, potem też zrobiło się tu bardzo gorąco, no poniosły troszkę i fantazja, i emocje, i twój team, i jego team. Po już samej walce, kiedy czekaliśmy na wznowienie gali, podszedł do ciebie, o ile zauważyłem, chyba przedstawiciel jego teamu, trochę sobie porozmawialiście. O czym rozmawialiście? Tak, no wiadomo, emocje z dwóch stron. Tu byli jego przyjaciele, byli moi przyjaciele. Może niepotrzebnie doszło do tych rękoczynów później, no ale jego narożnik przyszedł, przeprosił, podaliśmy sobie ręce, także ja nie mam do nich za złe. Dobrze, to może ja zapytam. No jak długo związałeś się kontraktem z organizacją European Fight Masters? Czy to jest jeden występ, jedna walka? Czy jednak możemy Ciebie oglądać częściej? No i jesteś przede wszystkim mistrzem, więc ciekaw jestem, jak to wygląda. Słuchajcie, no współpraca od samego początku układała się świetnie. Tu jest pełen profesjonalizm i jest ogromny potencjał w tej gali. Mam nadzieję, że nie będzie to nigdy kolidowało z moją obecnością w Bellatorze i liczę na kolejny występ, bo mi się naprawdę podobało. Się spodziewać również nie tylko Ciebie, ale przedstawicieli Twojego teamu. No dziś było jak były emocje i tak dalej, ale to jest gala, która, no jak mówisz, perspektywą może być nie tylko dla Ciebie, ale też dla paru zawodników, z którymi się przygotowujesz, trenujesz, startujesz. Czy będą moi koledzy walczyli? Tak, ja mam nadzieję, że tak. Jeszcze nie rozmawialiśmy z chłopakami, ale z tego, co mi mówił Nikolaj, że mu się podoba, że chciałby walczyć jeszcze raz. Will jest tak samo świetnym zawodnikiem, podjął wyzwanie walczyć z Maćkiem Różańskim, który jest w czołówce Polski i my jesteśmy prawdziwymi wojownikami i będziemy walczyli nie raz i będziemy zawsze podejmowali ciężkie wyzwania jako SBG Island. Gdyby ktokolwiek w najbliższym czasie zaproponował Ci, idzie Twoje trofeum, za chwilę poczekamy z pytaniem,
Tak jest. Tak, tak się prezentuje Mateusz Pasem. Czy gdyby ktokolwiek, którykolwiek z organizatorów zaproponował Ci walkę rewanżową z Marcelem Grabińskim, czy Ty byś taką walkę wziął? Nie mówię tak, nie mówię nie. To wszystko ja mogę walczyć z każdym przeciwnikiem, czy to z Marcelem, czy z kim innym. No, to wszystko zależy teraz od tego, jak to będzie wyglądało z Bellatorem, jak to będzie wyglądało z innymi galami. Także ja nie mówię nie na żaden pojedynek. Dziękujemy bardzo i życzymy udanego świętowania i zdobycia pasa. Dziękujemy i wszystkiego dobrego. Dziękuję za możliwość tutaj walczenia. Dziękuję wszystkim przyjaciołom za wsparcie. Dziękuję mojemu narażnikowi, dziękuję Pawłowi Tomczykowi z Phantom Gym, bez którego naprawdę by się nie udały te przygotowania, ponieważ w tej pandemii on udostępnił mi swój klub Phantom. Także do zobaczenia, nie? Dziękujemy bardzo. Dziękuję, trzymajcie się.